Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w następnej lekcji trigonometrii. Dzisiaj będziemy, jeżeli pamiętasz ostatnią lekcję, dzisiaj będziemy rozwiązywać sobie zadania właśnie z dowolnymi kątami funkcji trigonometrycznej. Na ostatniej lekcji pokazałem Ci, że kąt nie jest już tylko uwięziony w naszym trójkącie, ale jest miarą obrotu, więc nie będziemy się ograniczać do tych 89 stopni, które moglibyśmy uzyskać maksymalnie w trójkącie prostokątnym, ale będziemy sobie poruszać się po okręgu i kąt będzie naszą miarą obrotu. Jak nie widziałeś, no to cofnij się oczywiście do poprzedniej lekcji. Dzisiaj będą co robiliśmy właśnie ostatnio. I z czym możesz się spotkać? Typowe przykłady. Dam Ci po prostu, dzisiaj porobimy sobie parę takich rzeczy. Na przykład, może zmniejszę trochę ten długopis. Zanim zaczniemy. Dobra. Na przykład, sinus, ile jest równe? Sinus 210 stopni. Takie zadanie. Sinus 210 stopni, ile jest równe? I to są typowe właśnie, po prostu będziesz miał do rozwiązania parę takich i dzisiaj sobie rozwiążemy po prostu parę takich dla takich kątów. No to co robimy? Możesz narysować sobie. Narysuję teraz przynajmniej do tego pierwszego, żeby było łatwiej. Tu mamy x, tu mamy y, tak? Pierwsza, druga, trzecia ćwiartka. No może nie będę... O, to mi się trochę niefortunnie narysowało. Druga ćwiartka tutaj jest. No i teraz spójrz, co możemy sobie tu zrobić, zgodnie z tym, co ostatnio mówiłem i tak dalej, o tym przeskakiwaniu, zamienianiu na kofunkcję, prawda? Znamy funkcję dla pierwszej ćwiartki i tutaj wszystkie są dodatnie. Sinus 210, gdzie się znajduje sinus 210? Tu jest 90, tu jest 180, więc on będzie, jak się obrócimy, to on się obróci, tu jest 90, tu jest 180 i jeszcze 30. Więc tutaj, tu w tym miejscu jest 210 stopni, prawda? Obróciliśmy się o 210, tu. I teraz tak. 210 stopni. Jak mogę je rozbić? Mogę je rozbić jako 180 plus 30, prawda? 180 plus 30. Mógłbym je też rozbić jako na przykład 270 minus 60. No to co kto lubi, tak? Ja zawsze wolę zamieniać sobie na te same funkcje, tak żeby to nie były kofunkcje właśnie, czyli nie z 90 i 270, a zawsze wolę pracować ze 180 i 360. No to już jest to, co ty wolisz, że tak powiem, tak? No więc sprawdźmy, jak to wygląda. Jak to wygląda w praktyce, kiedy robię sobie sinus 210, no to teraz rozbijam. 210 stopni to jest to samo co 180 stopni plus 30 stopni. To jest dokładnie to samo. A wiem też, że dodając 180, 90 zostaje ta sama funkcja, muszę tylko uwzględnić znak. To wszystko wynika z poprzedniej lekcji, tak? Musisz ją sobie zobaczyć, jeżeli tutaj jesteś, to rozumiem, że widziałeś tę lekcję już poprzednią. Sinus w tej chwili dla trzeciej ćwiartki. W trzeciej ćwiartce jaki mamy sinus? Pierwsze wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, w czwartej kosinus. Więc w trzeciej ćwiartce sinus jest ujemny. Więc od razu co piszę? Minus. Minus sinus. Minus sinus. Dlatego, że 180 nam zamieniło na sinusa i to jest minus sinus 30 stopni. Sinus 30 stopni to jest 1 druga, więc ostatecznie sinus 210 to jest 1 druga. Jeśli mi nie wierzysz, to zaraz Ci to pokażę. Otworzę kalkulator. Proszę bardzo. Zrobimy sobie taki widok. Sinus 210 stopni. 210 sinus minus 0,5. Jak widzisz, minus 1 druga. To jest dokładnie to samo. Teraz Ci w tym jednym pokażę, że jeszcze można zrobić to oczywiście odwrotnie. Czyli mogę zapisać sinus 210 stopni. Podkreślę ten wynik, bo to już jest na mięko. No dobra, nieważne. Sinus 210 stopni to jest to samo co sinus 270 stopni minus 60 stopni. To jest to samo. I teraz co zrobiłem? Wciąż jestem w trzeciej ćwiartce, więc wciąż będę na minusie w tej chwili. Ale co jest teraz ważne? 270 stopni to jest 90 plus 180, czyli 270. Czyli jestem tutaj na osi Y jakby. Od tego odbiłem sobie. To jest to, co mówiłem ostatnio. I teraz mam zamianę na kofunkcję, z racji tego, że to jest 270. Tak samo miałbym dla 90, tak samo miałbym dla 450, o czym mówiłem. Zawsze jak jestem tu i tu, zamieniam na kofunkcję, a jak jestem wzdłuż x-ów sobie odejmuję lub dodaję, to zawsze zostaje funkcja ta sama. Teraz odjąłem sobie wzdłuż osi y-ków, więc mam zamianę na kosinus. Z minusem, dlatego że tutaj mam minus. Więc pierwsze co robię, piszę minus. Uwzględniam znak, minus. Druga rzecz. Teraz robię kosinus. Piszę
Kosinus w tej trzeciej ćwiartce jest ujemny przecież. No i 270 minus 60, no czyli zostaje samo 60, tak? 270 nam właśnie spowodowało minus i zmiana na kofunkcję, no a minus kosinus 60 to też jest minus 1 druga. Dziwnie by było, jakby wyszło inaczej. Także jak widzisz, to jest dokładnie to samo i to jest pełna dowolność, czy wolisz sobie odjąć, czy dodać. To już zależy od Ciebie. Trochę sobie tutaj to przewinę. Co, jaki mam następny przykład? Znaczy kosinus, tak, proszę bardzo. Taki jakiś dziwny przykład. Tu powymyślałem sam te. Kosinus 450 stopni. Kosinus 450 stopni. No ciekawe, powiesz, kosinus 450 stopni. Czyli gdzie jestem na, jak się obrócę, to w którym miejscu się znajduję na naszym kółku. Spójrz, obróciłem się tak, obróciłem się o... może narysuję od nowa w sumie. Będzie trochę przejrzyściej, nie? Dobra. Obróciłem się tak, obracam. 90, 180, 270, 360, 450. Więc jestem dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłem, jak dla 90 stopni. Jestem tutaj, prawda? Więc to jest to samo, co kosinus 90 stopni. To wynika po prostu z tego, że się o tyle obróciliśmy. Nawet nie muszę tutaj nic odejmować, ani nic zamieniać. No to jest dokładnie to samo. Kąt 450 stopni spowodował to, że wróciliśmy się do miejsca, w którym jest 90 stopni. Obróciliśmy się, zrobiliśmy cały obrót plus 90 stopni. Więc to jest jakby 360 plus 90. Tak mógłbyś to rozbić. Zgodnie z tymi wszystkimi zasadami. 360 plus 90. Ale to w tym wypadku widać po prostu idealnie, jakby skąd się to wzięło. Jeszcze może to rozbiję, żeby nie było. Zawsze korzystamy sobie z tej samej zasady. 360 plus 90 stopni. To jest bardzo skrajna sytuacja, no bo on jakby w tym momencie jest pomiędzy ćwiartką pierwszą a drugą. Nie chcę się teraz skłamać, jakby co się do czego zalicza. Chyba 90 stopni zalicza się jeszcze do pierwszej ćwiartki, tak mi się wydaje. Że 90 stopni to jest jeszcze pierwsza ćwiartka, chociaż nie chcę w tej chwili się wygłupić, żeby tego nie powiedzieć. W każdym razie to jest po prostu 360, czyli funkcja zostaje ta sama, więc to jest kosinus 90 stopni. A kosinus 90 stopni znamy. Kosinus 90 stopni to jest, o ile mnie para, więc nie myli, to jest 0, ale zaraz zobaczymy. 90 stopni kosinus to jest 0, dokładnie tak. I jeszcze Ci pokażę teraz dla 450. Jak widzisz, jest 0. Także nie pomyliłem się tutaj. Dobra, zobaczmy co tam dalej. Rozszerzymy stronę. Następny przykład jest taki. Tangens 150 stopni. Tangens 150 stopni. Czym jest tangens 150 stopni? No ja sobie tutaj zrobię, że to jest tangens ze 180 stopni minus 30. Po to, żeby pozostać przy tej samej funkcji. Tangens 180 stopni minus 30. 180 stopni, czyli jestem w ćwiartce w tej chwili tutaj od 180 stopni, kawałek odjąłem, czyli jestem tutaj. To będzie taki kąt, o ten kąt. To jest moje 150 stopni. 150 stopni jest tu. To jest ten kąt. Od 180 odjąłem kawałek, czyli jestem w ćwiartce drugiej, druga ćwiartka. W drugiej ćwiartce funkcja jest ta sama, bo 180 stopni nie zmienia nam funkcji. Funkcja zostaje tangens. W tej ćwiartce tutaj tangens jest ujemny, bo tangens jest, i tylko tangens są dodatnie tego w trzeciej. Więc to jest minus tangens 30 stopni. Minus tangens 30 stopni. Czyli korzystasz sobie z tabelki i tak dalej, no te wartości się powinno znać na pamięć, prawda? To jest, takie, myślałem, że mi tu pokaże ładnie, a to chciałem po prostu Ci podać rozwiązanie z pierwiastkami, bo powybierałem te kąty takie, żeby były zgodnie z tą tabelką, więc teraz ja tej tabelki tutaj nie mam gdzieś na wierzchu. Przywołałem sobie, no i zgodnie z tym, co mamy w tabelce, to tangens 30 stopni. To jest pierwiastek z 3 przez 3. Czyli 1 przez pierwiastek z 3 po prostu. Czyli odpowiedź na końcu jest minus pierwiastek z 3 przez 3. Sprawdzimy to sobie jeszcze oczywiście. Minus pierwiastek z 3 przez 3, czyli robię tangens 150. 150. Tangens, jak widzisz, jest minus. No i taśba to jest pierwiastek z 3 przez 3, oczywiście. 3 podzielić na 3. Jak widzisz, to jest właśnie tyle. Czyli tangens 150 to jest minus pierwiastek z 3 przez 3. Następny przykład, jaki mam, to jest też tangens. Tangens 240. Tangens 240 stopni. Czyli co to teraz dla nas znaczy? Gdzie jesteśmy? Tangens 240 stopni.
No jesteśmy tak. 90, 180 i jeszcze kawałek. Czyli tutaj. To jest nasz kąt. 240 stopni. Co zrobiliśmy? Od 270 odjęliśmy 30, ale wtedy byśmy się zamieniali na kofunkcję, a tego wolałbym uniknąć. Dlatego zrobię, że to jest tangens ze 180 plus 60. Tangens 180 plus 60, bo 180 zrobiliśmy. I w której teraz ćwiartce jestem? Jestem w ćwiartce trzeciej. 180 powoduje to, że funkcja jest ta sama, czyli jest wciąż tangens, a tangens w trzeciej ćwiartce jest dodatni. Czyli tangens 240 to jest dokładnie to samo, co tangens 60 stopni. Prawda? Na plusie. Więc tangens 60 stopni to jest pierwiastek z 3. I to jest moja końcowa odpowiedź. Spójrzmy. Tam 240 stopni, tangens. To jest tyle. To jest po prostu tangens, to jest pierwiastek z 3, dokładnie. Co przed chwilą pokazywałem. Tak, zgadza się. Znak zostaje ten sam, bo jesteśmy w trzeciej ćwiartce. Dobra, spróbujmy sobie jakiś inny przykład. Co tutaj mam? Cosinus 315. 315 stopni. Proszę bardzo. Teraz jeszcze raz narysuję. Niech będzie, teraz zrobię dla kofunkcji, żeby było trochę odmiany, chociaż ja tego nie bardzo nie lubię. To jest 270 plus 45 stopni, prawda? To jest 270 plus 45 stopni. Ale to jest też to samo, co 360 minus 45, prawda? Więc zapiszę teraz, żeby po prostu pokazać Ci, że tak też można, ale no ja po prostu wolę dodawać do tamtych, żeby mieć... A nie, muszę tutaj odjąć właśnie. Dodać do 270, bo jakbym odjął od 360, to bym pozostał przy kosinusie. A jak odejmę do 200, dodam do 270, to będę miał zmianę na kofunkcję. Zobacz, 270 stopni plus 45 stopni. Prawda? Bo jestem tu 90, 180, 270 i jeszcze kawałek. Czyli taki duży kąt, bardzo duży. Prawda? 315 stopni. I wylądowałem w ćwiartce czwartej. Czwarta ćwiartka. 270 stopni, co nam powoduje? 270 stopni zamienia nam na kofunkcję. Czyli kosinus 270 plus 45 powoduje, że to już nie jest kosinus, tylko sinus. To w tej chwili jest sinus tutaj, co będziemy robić. I teraz tak. Co tutaj będzie widoczne w tym przykładzie? Najpierw, na który znak zwracam uwagę, bo jak tak teraz myślę, to w tamtych wszystkich poprzednich tego nie było widać. Zawsze liczy się znak tej funkcji, którą badamy, czyli kosinusa. Kosinus w czwartej ćwiartce dodatni, więc będzie plus sinus, dlatego że 270 stopni jest na osi Y i dodaliśmy do tego 45, więc powodowało nam to zmianę na kofunkcję. Sinus 45 stopni, czyli 1 przez pierwiastek z 2. Mówiąc ładniej, pierwiastek z 2 przez 2. I to jest moja odpowiedź. Proszę bardzo. Tu już jest właśnie policzone. 315 kosinus jest właśnie tyle. To jest pierwiastek z 2 przez 2. 1 podzielić przez pierwiastek z 2. Bo tak nie mogę. Najpierw muszę zrobić pierwiastek z 2. 1 podzielić przez... Dobra, zostawmy to może po prostu. To jest pierwiastek z 2 przez 2. To jest pierwiastek z 2 przez 2. Kosinus 270. Musisz patrzeć na znak tej funkcji, którą badasz. I znak ustalasz na samym początku, potem ustalasz, czy to jest funkcja, czy kofunkcja, a potem liczysz dla danego kąta. Dobra, idźmy dalej. Co tam jest w planach? Kotangens. Kotangens się jeszcze nie pojawił. Już się potem nie pojawi. Kotangens 120 stopni. Kotangens 120 stopni. Wyobrażasz sobie dalej to kółeczko. Kotangens 120 stopni. 90 i jeszcze kawałek. 120 stopni. Jestem w ćwiartce drugiej. Czyli tak. Pierwsza rzecz, jaką robię. Kotangens 120 stopni. Ćwiartka druga. Kotangens w ćwiartce drugiej ujemny. Piszę. Minus. I teraz tak. Co teraz zrobiłem? Albo do 90 stopni dodam 30 i wtedy to będzie tangens minus tangens 30. Albo od 180 odejmę 60 i wtedy to będzie wciąż kotangens, tylko że minus kotangens 60. Ja wolę odejmować zawsze od tych, pozostawać przy tej samej funkcji, dlatego to jest po prostu... Aha, no chciałem jeszcze tutaj to rozbijać, zapomniałem, przeskoczyłem z tym minusem. No po prostu rozpiszę sobie to dalej, że to jest kotangens, tak?
180 stopni. 180 nie zmienia nam makrofunkcji, tylko zostajemy przy tym kotangensie, dlatego wolę odejmować. Czyli teraz tak, 180 stopni, jestem w świetle drugiej. Minus 180, zostaje funkcja ta sama. No i 60 stopni to jest ten kąt ostry, który znamy. Kotangens 60 stopni. Minus kotangens 60 stopni to jest chyba pierwiastek z 3 przez 3. O ile mnie pamięć nie myli, tak, to jest pierwiastek z 3 przez 3. Czyli ostateczna odpowiedź jest minus pierwiastek z 3 przez 3. Proszę bardzo, sprawdzimy to. 120. Aha, tutaj nawet nie mam kotangensa, więc muszę sobie zrobić tangens. Jest tyle i 1 przez to, ach, bo tutaj ten kalkulator, ja sam używam innego teraz tutaj, żeby wam pokazać, robię sobie na tym systemowym i tam jest taka opcja przywołania z pamięci. W każdym razie, no musicie mi uwierzyć, że to jest minus pierwiastek z 3 przez 3. Dobra, co tam jest dalej w planach naszych? Dalej mam coś większego. Coś większego? Sinus 570. 570. No to jest żaden problem, jak sobie radzimy z czymś takim. No to tak, obracam się 90, 180, 270, 360, 450. 450. I jadę dalej. I tu mam 540 w tym miejscu. I jeszcze 70. Tak naprawdę zrobiłem jeden cały obrót. 360 stopni. Tutaj zrobiłem jeszcze 90, jeszcze 180 i kawałeczek. I kawałeczek. Zrobiłem jeszcze 30 dodatkowych stopni. Tutaj, w tym miejscu. Czyli to jest jakby jeden obrót usunął mi, nieważne ile razy się obracam, ważne razy, ile razy mam, rozumiesz, jakbym się obrócił 5 razy, to i tak wrócę do tego samego miejsca, dlatego nieważne, że tu jest 360. Ważne, że to jest 90, 180 i jeszcze kawałek. Czyli jestem w trzeciej ćwiartce, wylądowałem w trzeciej ćwiartce ostatecznej. Sinus w trzeciej ćwiartce jest ujemny, więc piszę minus. Ile to jest 570? Tak jak mówiłem, to jest 360, czyli jestem tutaj, w tym miejscu jakby wyjściowym. Tutaj mam 450, prawda? Tutaj mam 540 i jeszcze 30 stopni. Czyli to jest dokładnie to samo, co 180 plus 30 stopni. 180 stopni mam tu, w tym miejscu i jeszcze dołożyłem 30. 180 stopni powoduje, że wciąż mam sinus plus 30, więc to jest sinus 30 stopni, czyli minus 1 druga. Sprawdzimy, żeby nie było. Tym razem może się uda. 570 stopni sinus, minus 1 druga. Jak widzisz, tak to właśnie działa. Skończyło mi się miejsce na tej stronie, więc na chwilę zrobię pauzę, zaraz do tego wrócimy. Muszę sobie to wymazać wszystko. Ok, jesteśmy na nowej stronie i jeszcze takie dwa przykłady tylko na koniec. Nie wiem jakim cudem się tutaj znalazł, ale niech będzie tangens 30 stopni. Tak też może być. No tutaj nie muszę nic zamieniać, nawet jak to sobie narysuję. Tangens 30 stopni to jest po prostu tutaj, jest 30 stopni. Ćwiartka pierwsza. W pierwszej ćwiartce tangens jest dodatni. Od niczego nic nie odejmuję, bo już mam kąt ostry tutaj, więc to jest tangens po prostu. Nawet nie muszę tego przepisywać, bo to już jest rozwiązane. Tangens 30 stopni to jest właśnie pierwiastek z 3 przez 3. I to już jest nasz wynik. Także, no, kąt ostry, tak. Jakoś się zaryszło. No i ostatni taki boss nasz finałowy. Kosinus 1000 stopni. Wow, powiesz sobie. Kosinus 1000 stopni. Brzmi groźnie, a to wcale nie ma żadnego znaczenia. Na tym przykładzie chciałbym dwie rzeczy pokazać. Właśnie te obroty No i coś jeszcze. Czyli tak, kosinus 1000 stopni, obracam się, bum, 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 tu zrobiłem 360, jadę dalej. 720, 720, 810, 900. No i 900 i jeszcze tutaj jest 100 stopni, czyli 990 i jeszcze 10. Te dwa okrążenia mnie w ogóle nie interesują. Wróciłem jakby do punktu wyjścia. Tu mam 10 stopni jakby. 10 stopni to jest to. To jest to 10 stopni. Dlatego, że tu się obróciłem 720, tak? 810, 900, 990, no i jeszcze 10, żeby był ten 1000.
No i teraz co wiem? Że obróciłem się, jestem w ćwiartce której? Czwartej. Kosinus w czwartej ćwiartce jest dodatni. I teraz tak. Mam dwie możliwości. Albo od 270 do 270 dodam 10 do 270 i wtedy przeskoczę na sinusa. Albo od 360 odejmę 80 i wtedy zostanę przy kosinusie. No niech będzie, że nam się zmieni teraz. Dla odmiany zrobimy sobie, że to jest kosinus. Tutaj jakby ci to pokazać, to 720 w ogóle mnie nie obchodzi i mówię tylko teraz o tych 270, dlatego że obracając się wróciłem się do punktu wyjścia i naliczam dopiero ten i ten pół obrót, jakby o 90, czyli to jest kosinus 270 stopni plus 10 stopni. Tak to sobie mogę rozbić. 270 powoduje, że kosinus przeskakuje w sinus. Więc mam sinus 10 stopni. Ile to jest sinus 10 stopni? Nie wiem. Nie wiem, jak to jest sinus 10 stopni, ale zaraz się dowiem, dlatego że to nie jest wartość tabelaryczna. Wątpię, żeby coś takiego ci dali, ale nie chciałbym, żebyś się czegoś takiego przestraszył. Wtedy po prostu sięgasz do tabeli, albo najzwyczajniej w świecie do kalkulatora i wpisujesz sinus 10 stopni. I to jest równe tyle, czyli w przybliżeniu to jest 0,17. Proszę bardzo, sinus 10 stopni to jest 0,17. No i to jest wszystko. Nie musisz znać na pamięć. Chciałbym tylko, żebyś tutaj ten przykład miał się zwrócić uwagę na to, że obracając się wracamy do punktu wyjścia. Czyli jeżeli masz kąt dla więcej niż 360 stopni, to ten kąt jest tak naprawdę dużo mniejszy. I to nieważne, mogę sobie nawet kojarzyć kosinus 10 tysięcy, to jakby powyżej 360 stopni, to te wartości i tak będą... to 1000 stopni, jak wiesz, to jest to samo co 280. Więc powyżej 360 nie pojawią się nam nowe wartości już. Nie będzie, to jest ważny wniosek na dziś. Nie pojawią się nowe wartości po 360. Wrócimy do tych samych, które mieliśmy w tym pierwszym obrocie. No bo jak widzisz, no wszystko już wykorzystaliśmy, co mogliśmy. Ten punkt już był tutaj. Trzy razy, tak? Ten też był trzy razy. O, widzisz? Tutaj ta linia łączy punkty o tych samych wartościach. One są po prostu odległe, bo narysowałem to w formie takiej spirali, ale wrócimy do tego samego punktu. Dlatego duże stopnie, jak dostaniesz takie, no to po prostu obróć się, aż zostanie ci do wykonania niepełny obrót, tak jak mi tutaj zostało jeszcze 280 stopni. Potem rozbijamy sobie to na wielokrotność 90, ustalamy, w której jesteśmy ćwiartce i zaraz później znak, piszemy ten znak od razu, potem zastanawiasz się, czy to jest 90, 270, albo druga opcja 180, 360, i wtedy jeżeli jest 180, 360, funkcja zostaje ta sama, 90, 270, tak jak tutaj zmieniamy na kofunkcję. No i wtedy zostaje nam na samym końcu z odpowiednim znakiem odpowiednia funkcja kąta ostrego. No a dla kąta ostrego to już jest żaden problem, no bo zazwyczaj dostaniesz właśnie takie ładne wartości, tak jak we wszystkich poprzednich przykładach, czyli 30, 60, 45, no albo 90, na przykład, albo wielokrotność 90 właśnie, no czyli takie, dla których też znamy, które są stabilaryzowane, takie, które znasz i są ładne te wyniki, takie znane. A jak dostaniesz taki jakiś dziwny 10 stopni, po prostu korzystasz wtedy z kalkulatora, albo jeżeli nie masz takiej opcji, to zostawiasz to. Zostawiasz sinus 10 stopni, no bo nikt nie wymaga od ciebie, żebyś wiedział, ile to jest na pamięć, absolutnie. Nawet tę tabelkę nie trzeba znać na pamięć, chociaż to się przydaje. No, także dzisiaj sobie porobiliśmy parę zadań. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli ci się podobało, to zachęcam cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.